en présence des anges. Pour toi je veux chanter, Seigneur, face aux anges, je psalme dirai, je rends grâce à ton nom. Pour toi je psalme dirai. Widzimy dzisiaj saduceuszów, którzy przychodzą do Chrystusa i stawiają pytanie o zmartwychwstanie. Saduceusze, którzy znają Pismo i według tego Pisma żyją, bo to są Żydzi ówczesnych czasów, to są ludzie, którzy są związani ze świątynią, to są ludzie, którzy pełnią obowiązki kapłańskie, a więc obeznani z Pismem Świętym. I oni, zadając to pytanie o zmartwychwstanie, w które nie wierzą, ale wierzą w Pismo Święte, opierają się o Mojżesza, pytają o kwestię dotyczącą Pisma Świętego. Ale odpowiedź, którą otrzymują od Chrystusa, jest odpowiedzią o wiele głębszą. I Chrystus zaraz na początku swojej wypowiedzi, ją kwituje też na końcu, mówi, że są w wielkim błędzie. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że nawet tym Pismem żyją, bo oni tym Pismem żyją, że oni choćby tą sprawę lewiratu, jeśli ich dotyczyła, to zachowywali. Kiedy brat umarł, mieli obowiązek pojąć za żonę, tą żonę brata, i oni to robili. A jednocześnie nie rozumieli, nie wiedzieli po co, nie widzieli żadnej perspektywy na wieczność. I też, co im Chrystus zarzuca, nie rozumieli mocy Bożej. I teraz Chrystus im tłumaczy to Pismo, powołując się na spotkanie Mojżesza z Panem Bogiem, czyli to wydarzenie na górze Choreb, gdzie Pan Bóg się objawił w krzewie gorącym. No ciekawe, czy byśmy wpadli na ten pomysł, żeby tym fragmentem udowadniać zmartwychwstanie. Tak czyni Chrystus. Mówi, Bóg objawił się Mojżeszowi jako Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Ja jestem. Tak Bóg się objawił. Bóg objawił się nie jako Bóg teoretyczny. Bóg objawił się jako Bóg mocy. Bo Bóg wtedy, mówiąc ja jestem, mówi do Mojżesza jedną rzecz. Zawierz mi, a doświadczysz mojej mocy. Kiedy mnie posłuchasz, kiedy wejdziesz w to doświadczenie, to będziesz miał dokładnie tą samą drogę za sobą, którą przebył Abraham, kiedy zawierzył i doświadczył mocy Pana Boga. Doświadczył, że Pan Bóg go wyprowadził, że Pan Bóg dał mu syna, że Pan Bóg dał mu ziemię. Doświadczył Boga jako Boga żywego, obecnego, Boga, który dotrzymuje obietnicy. Takiego samego Boga potem doświadczy Izaak na swój sposób. Tego Boga nie tylko teoretycznego, Boga jego ojca, bo Bóg uwierzył, ja też wierzę. Tylko doświadczył tego Boga w działaniu. I potem następny jego syn, Bóg Jakuba. Rabini to podkreślają właśnie to, że Bóg, mówiąc Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, że to jest ważne, jak Bóg się objawia. Nie powiedział, ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ten Bóg Abrahama na nowo musi się stać Bogiem jego syna, na nowo Bogiem jego wnuka. Każdy zaczyna tę rzeczywistość od początku. Kiedy Pan Bóg objawił się Mojżeszowi po raz drugi na górze Choreb, już po wyjściu z Egiptu, kiedy jest już z całym narodem izraelskim pod górą Choreb, Pan Bóg po raz drugi powiedział, ja jestem Jahwe, Jahwe. To, co na początku powiedział, Jahwe, ja jestem Jahwe,
po przejściu, po wyjściu z Egiptu, jeszcze raz to powtarza. I to jest bardzo ważna rzecz. Pan Bóg się powtarza, bo się jąka. Po co dwa razy powtarzał Jahwe, Jahwe? Ja jestem, ja jestem. Dlatego, że wraca do tego doświadczenia sprzed wyjścia. Bóg powiedział, tak jak Ci zapowiedziałem, że ja się objawię w działaniu. Jak mi uwierzysz, oddasz cześć na tej górze. I potem za drugim razem Pan Bóg powtarza. Jestem już, dla Ciebie jestem jak gdyby innym Bogiem. Jestem Bogiem sprawdzonym. To, co Ci zapowiedziałem, tego doświadczyłem. I to jest właśnie to, czego brakuje Saduceuszom i może brakować i nam. Tego doświadczenia Pana Boga w działaniu. Bo my nie chcemy mówić o Panu Bogu w sposób teoretyczny. Chrystus zmartwychwstał, jest zmartwychwstanie i nie wiem, bić się na argumenty. Jeśli my nie mamy tego doświadczenia osobistego, wyjścia z niewoli, wyjścia ze śmierci wewnętrznej, że Pan Bóg się objawił jako żywy w naszym życiu, że z naszej niewoli nas wyprowadził, z niewoli grzechu, że byłem uwikłany w pornografii, byłem uwikłany, nie wiem, w masturbacji, byłem ciągle skupiony na sobie, ciągle walczyłem o siebie, ciągle chciałem mieć rację, w małżeństwie, gdzie tylko, mnie nie można było dotknąć, mnie nie można było zranić, nie można było mojego zdania podważyć, bo taki byłem skupiony. To są wszystko niewole, które mamy, walka o siebie. I nie umiem z tego wyjść, bo jestem jakby martwy. Bo mi się wydaje, że jak ktoś mi zakwestionuje w moim życiu, to ja bym nie zabił. Jak żona nie posłucha, no to moje życie nie ma sensu. Jak ja się nie przeforsuję, cierpię jak pies. I mogę doświadczyć, okej. Okay. I wchodzę w słowo Pana Boga, że Bóg, mogę się na Panu Bogu oprzeć. Pan Bóg mówi, nie walcz o siebie. Wejdź w to umieranie Chrystusa. I wszedłem. I doświadczyłem, nie umarłem. Wręcz przeciwnie, żyję. Mam życie, którego do tej pory nie miałem. Pan Bóg się objawił w czynie. Nie wiem, ludzie, którzy doświadczyli wyciągnięcie z alkoholizmu, dajmy na to. W jednym momencie, że Pan Bóg dał im tą łaskę. Nie tyle walczą, nie tyle robią różne rzeczy, że doświadczyli tego narodzenia na nowo. Że po prostu łaska przyszła. Oparli się o Pana Boga i Pan Bóg im zabrał tę niewolę. Dla nich Bóg nie jest Bogiem teoretycznym, żyje, nie żyje. Doświadczyli tego. Dzisiaj Chrystus też nas zaprasza do tego, żeby wejść w to doświadczenie Pana Boga. Żeby prosić, może prosić. Oto, Panie Boże, objaw się w moim życiu. Objaw się w moich niewolach. Objaw się w tym, gdzie mnie diabeł straszy, że ja umrę, jeśli się z Panem Bogiem wejdę w relację. Że jeśli Pan Bogu się podporządkuje, jeśli zrezygnuje z mojej wizji życia, to ja umrę. Mogę to zrobić i mogę doświadczyć, że Bóg z tej śmierci mnie wyprowadza. I skoro mnie wyprowadził z tej śmierci i z wielu innych i mam to doświadczenie, jak widzę, że to Słowo Pana Boga się w tylu sytuacjach, dzień w dzień właściwie mogę tego doświadczać, że się spełniło, to dla mnie nie ma problemu uwierzyć, że spełni się w ostateczności również w tym wymiarze eschatologicznym, że ja zmartwychwstanie. Bo Bóg jest Bogiem żywych. Bóg mnie nie stworzył tylko po to na chwilę, żeby się pobawić ze mną i mnie odsunąć w niebyt. Nie po to Chrystus umarł na krzyżu, nie po to przyszło zmartwychwstanie.